I jako się rzekło, teraz gościem Telewizji Republika Marlena Maląg, minister rodziny, pracy, polityki społecznej. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ale zanim do gmachu ministerstwa, to jeszcze do pani roli politycznej. Jest pani także posłanką, posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Wczoraj dość burzliwe posiedzenie, dość ciekawe głosowanie. Koalicja rządowa przegrywa i to znaczącą ilością głosów. Co się stało wczoraj w Sejmie? No zdarza się, że się przegra, to prawda. Natomiast najważniejsze jest to, że troska o zdrowie i życie Polaków, wprowadzenie rozwiązań, takich rozwiązań pośrodku, aby przede wszystkim zabezpieczyć przed pandemią, żeby w miejscach pracy, w miejscach, gdzie przebywamy, było bezpiecznie, no te rozwiązania zostały przedstawione. Opozycja jak zwykle kontestowała, no to jakby rozumiemy. W klubie nie było dyscypliny, a więc głosowanie, wynik głosowania znamy, więc już może go komentować nie będziemy. Natomiast najważniejsze jest ale to, pani minister nie wygląda jak na zmartwioną tą klęską. To nie jest tak, że wydaje się, że to przegranie głosowania wprawiło rząd i tą część rządową, która była za, w jakąś konsternację i że pani minister czuje się członkiem gabinetu mniejszościowego. Panie redaktorze, to jest czasami tak, w życiu wygrywamy, przegrywamy, może nie w tej kategorii, nawet bym to oceniała. Najważniejsze jest to, żeby przekonywać Polaków do tego, aby zechcieli się szczepić i pokazywać, że szczepienia są bezpieczne. Przede wszystkim szczepimy się dla samych siebie na pewno, dla swoich bliskich, dla swoich współpracowników, z którymi przebywamy. No nie zawsze jednak jesteśmy wszystkie restrykcje higieniczne w stanie przestrzegać, ale także właśnie dla bezpieczeństwa. Ja pokazuję wielokrotnie przykład domów pomocy społecznej, jak działają szczepienia. Kiedy mieliśmy pierwszą falę, przecież rozmawialiśmy wielokrotnie, sytuacja była bardzo trudna, było potrzebne wsparcie rządu, pomimo tego, że to są jednostki prowadzone przez samorząd, to wsparcie było, ale to jakby na marginesie. Przyszedł okres szczepień, grupa mieszkańców domów pomocy społecznej, a także pracowników miała tę możliwość zaszczepienia się w pierwszej turze szczepień. Przyszła kolejna, trzecia, czwarta, dzisiaj mamy piątą falę i zachorowania w domach pomocy społecznej są, ale to jest poziom bardzo mały. Widzimy przy Omikronie, który jest bardzo szybko się rozprzestrzenia, że zachorowań na chwilę obecną na ponad 80 tysięcy mieszkańców domów pomocy społecznej mamy niespełna 1000. Ale to są przebiegi łagodne, przebiegi, które w większości nie wymagają hospitalizacji, a wiemy, że przecież w domach pomocy społecznej przebywają ludzie raczej z chorobami współistniejącymi, a więc to pokazuje, że szczepienia, ten przykład domów pomocy społecznej pokazuje, że szczepienia są skuteczne i powinniśmy tą drogą iść. Oczywiście każdy ma swoje przekonania i nieprzekonanych czasami się też nie przekona, ale powinniśmy pokazywać przykłady, bo wielokrotnie jest tak, że są osoby, które są przeciwne szczepieniom, ale kiedy same zachorują, kiedy zachorują ich bliscy i przebieg choroby jest bardzo ciężki, to wtedy proszą, kiedy to będziemy mogli się jak najszybciej zaszczepić. Więc wiemy, że ten punkt widzenia jest zależny od punktu siedzenia, natomiast to jest materia bardzo delikatna. Nie chcielibyśmy nikogo do niczego zmuszać, tylko raczej na przykładach pokazywać, że szczepienia są skuteczne, że warto się szczepić, dlaczego to robimy. No i podejmować te działania, które przede wszystkim minimalizują możliwość zakażenia się, ale wiemy, że wariant obecny Omikron jest bardzo szybko zakaźny, a więc nawet nie musimy bezpośrednio przebywać z osobą, która jest zakażona, ale osoba jakąś chwilę temu przebywała w pomieszczeniu i też możemy zachorować. Ten wątek konkludując, pani minister, będzie jakaś nowa ustawa poselska, rządowa, czy tym głosowaniem jakby kończy się ten legislacyjny bój, a wracamy do codzienności? Panie redaktorze, za tydzień kolejne posiedzenie Sejmu, więc poczekajmy, czy będzie. Natomiast dzisiaj najważniejsze jest to, kiedy jesteśmy na szczycie zachorowań piątej fali koronawirusa, aby przede wszystkim zabezpieczyć Polaków, abyśmy zarówno była w pełni wydolna służba medyczna, co stara się robić Ministerstwo Zdrowia razem z wojewodami, abyśmy przede wszystkim zatroszczyli się o zdrowie i życie Polaków i żeby tak naprawdę już nie
było zmagania się z kolejną falą, ale koronawirus, no, na stałe będziemy z nim żyli. Będzie to choroba pewnie podobna taka jak i grypa. Jak grypa hiszpańska, która znacznie krwawsze i bardziej tragiczne żniwo w latach 20. tylko ubiegłego wieku na kontynencie zebrała, a ten patogen cały czas jest obecny, tylko po prostu zmutował i już nie ma tylu ofiar, jest po prostu zwykłym wirusem grypy. Zanim to 500+, pani minister, to temat dodatków osłonowych, one niewypłacone, a już mają być do poprawy, tak przynajmniej pisze Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak w Dzienniku Gazecie Prawnej. Samorządy się burzą, że nie dadzą rady wypłacić tych zasiłków osłonowych w ramach pierwszej tarczy antyinflacyjnej. To ja jakbym połączę te dwa tematy, oczywiście nie wchodząc od razu na 500+, ja się cieszę, że 500+ teraz jest obsługiwane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że samorządy nie będą miały tej trudności, a więc ściągnęliśmy zadanie zlecone samorządów, obsługa programu 500+, dodatki osłonowe. Ja bym skomentowała to w ten sposób, że mamy sytuację gospodarczą, po pandemii koronawirusa, wzrost inflacji. Wiemy, że na wzrost inflacji ma również wpływ polityka klimatyczna Unii Europejskiej, ceny gazu, które są kształtowane przez Rosję. Rząd polski nie czeka, tak? Nie mówi, że nie ma guzika niskie ceny, tylko wprowadza konkretne rozwiązania. Tarcza antyinflacyjna 1.0, 2.0, obniżony VAT. Od wczoraj widzimy ceny paliwa niższe, VAT zerowy na żywność i dodatki osłonowe, które mają właśnie realizować samorządy. Oczywiście jako zadanie zlecone. I samorządy, które borykają się z wykonaniem tego zadania, więc powiem, nam zależy przede wszystkim, żeby wesprzeć te osoby, które wsparcie oczekują, a więc spełniające kryteria dodatku osłonowego, to 2100 przy gospodarstwie jednoosobowym, 1500 zł przy gospodarstwie. Żeby składały wnioski, o tym też jest dość cicho. Nie wiem, czy ta informacja dotarła tak pod strzechy w ogóle. Są zobowiązane zaopiekować się jako zadanie zlecone przez rząd do realizacji. I samorządy mówią, za mało czasu, za mało pieniędzy, potrzebna całościowa nowelizacja, a dziennikarze podkreślają, że być może taka nowelizacja będzie, bo rząd ją podobno rozważa. Rozważa się nowelizację ustawy o dodatku osłonowym? Tak naprawdę non-stop wprowadzamy pewne zmiany, które mają przyczynić się do tego, żeby wesprzeć Polaków. A więc w tym momencie jeszcze na Radzie Ministrów konkretnego rozwiązania nie analizowaliśmy. Ale jako będzie taka potrzeba, to na pewno w trybie pilnym będą realizowane pewne zmiany. A pani minister widzi jakieś mankamenty tej ustawy, czy nie? Zawsze wychodzą pewne szczegóły w konkretnym działaniu. Natomiast tutaj reguły są dość jasne. Mamy określone kryteria dochodowe, mamy określoną wysokość dodatku. Mamy określone to, że jeżeli osoby opalają się węglem, to nie mogliśmy jako rząd spowodować, że te ceny będą niższe, a więc ten dodatek jest wyższy. A więc teraz jest praktyczna realizacja na poziomie samorządów, składanie wniosków. Jeżeli będą takie uwagi, które będą usprawniały proces, to na pewno Ministerstwo Klimatu te uwagi przeanalizuje i szybko wprowadzi. Dzisiaj zależy nam na tym, aby niwelować te negatywne skutki rosnącej inflacji, dlatego dodatek jest wprowadzony i powinniśmy solidarnie przyczynić się do tego, aby szybko te dodatki znalazły się w kieszeniach naszych obywateli, co przede wszystkim ma przyczynić się właśnie do niwelacji tych negatywnych skutków. Może rząd nie wyciągnął wniosku z historii 500+. Może trzeba było dodatki od razu puścić innym kanałem niż samorządowym, chociażby ZUS-owskim. Panie redaktorze, powiem tak, usprawniamy pewne procesy, tak jak proces wypłaty świadczenia Rodzina 500+, czy nowego świadczenia Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Są to oszczędności dla budżetu państwa, które nie przekazujemy, nie wpływają tylko do budżetu, tylko w tej polityce prorodzinnej staramy się, aby były tworzone kolejne nowe programy. I tak jak przy programie 500+,
którego nabór wniosków drogą elektroniczną ruszył 1 stycznia 2022 roku. Od wczoraj rozpoczęliśmy nabór wniosków elektronicznych na nowy okres świadczeniowy, czyli ten okres od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku. Wnioski składamy drogą elektroniczną, to znaczy przez bankowość elektroniczną, platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przez naszą ministerialną platformę Empatia. Wnioski składane, dlatego zachęcamy do składania jak najszybszego wniosków, aby te pieniądze były wypłacane rodzicom na konto, żeby była ciągłość wypłaty świadczenia. I proces jest bardzo sprawny, bardzo mała ilość ludzi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To są procesy automatyczne, wniosek jest intuicyjny, który przeprowadza krok po kroku rodzica, jak należy go wypełnić i skutecznie złożyć. Tych wniosków już jest sporo złożonych na tą nową edycję, ale od początku roku tych wniosków było złożonych ponad już 70 tysięcy, a w tym procesie, który rozpoczął się od wczoraj, też już możemy w tysiącach pokazać liczbę złożonych wniosków. I zaraz dojdziemy do wnioski, to opiekuńczość na 500+. Jedno pytanie trochę dookoła kwestii VAT-u i tarczy antyinflacyjnej. Jest taki niepokojący proces, że paliwo na stacjach nie rośnie, teraz bardzo mocno staniało, pewnie jeżeli ten kryzys potrwa, to może znowu podskoczy, tak jak po pierwszej tarczy antyinflacyjnej, ale utrzymuje się poniżej tej magicznej granicy 6 zł i ci, którzy mają samochody i nimi jeżdżą, w zasadzie mają się całkiem nieźle, nawet bardzo dobrze, a ci, którzy wybierają komunikację miejską, muszą płacić więcej. Czy w wyniku tych działań tak się stało, że ceny biletów rosną, a ceny paliwa spadają? Czy na pewno o to rządowi chodziło? No i panie redaktorze, tutaj wracamy właściwie do sytuacji, którą przed chwilą rozmawialiśmy o dodatkach osłonowych. Tak? Rząd przygotowuje rozwiązania, zabezpiecza środki. We współpracy, my zawsze mówimy, że to powinna być współpraca rządu, samorządu i w zależności w jakim temacie, to też organizacji pozarządowych. Ale tutaj wracając do cen biletów. Skoro zostały obniżone ceny paliwa, bo zależy nam na tym, aby niwelować skutki, ceny biletów komunikacji miejskiej są wyznaczane, są ustalane przez stosowne uchwały rad gmin. To prawda, nie są to ceny, ale PKP centralne, podniosła a więc też gmina ceny. Ale gmina ma wpływ na kształtowanie tych cen, a więc patrząc na to, że to może nawet czasowo obniżyć ceny tej biletów komunikacji miejskiej. I to jest właśnie ta współpraca. I to warto, żeby to wybrzmiało, że my nie czekamy, aż inflacja będzie na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Już w tym momencie hamujemy przede wszystkim to, aby... może rząd ma jakieś sposoby nacisnąć, no bo ważna jest sprawa, czy rząd, jeden temat, jeden z kilku tematów, który był modny. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wbijał się w te najnowsze trendy wielkomiejskiej młodzieży, chociażby rozwój czy odbudowa komunikacji zbiorowej, rezygnacja z samochodu na rzecz dobrze używanego transportu publicznego. To były hasła, jest Centralny Port Komunikacyjny, przebudowa i unowocznienie całej sieci kolejowej w wymiarze krajowym, ale też uruchomianie transportu szynowego na poziomie regionalnym. Peron w Końskich chociażby, tak, który podpisał prezydent, został otworzony, działania są, a jest praktyka i ta praktyka jest taka, że kierowcy mają lepiej, a ci, których zachęcaliście do komunikacji zbiorowej, no muszą płacić więcej i tu chyba nie ma pełnej logiki. Ale tutaj odpowiedź, panie redaktorze, tak naprawdę jest jedna. Tu jest ta właśnie współpraca i wola, chęć po drugiej stronie, tak? Że musimy być elastyczni, że pewne rozwiązania, że kiedyś mogliśmy wywołać uchwałę, powiedzmy, Rady Gminy, która kształtowała ceny biletów i nie zmienialiśmy jej przez rok, dwa lata, bo nie było takowej potrzeby. Dzisiaj odpowiadając na potrzeby właśnie sytuacji ekonomicznej, która jest, jeżeli chcemy swoim mieszkańcom pomóc, rząd stwarza takowe warunki, bo obniża ceny paliw, to również tej kalkulacji ekonomicznej danej gminy możemy pokusić, żeby czasowo chociaż, nie mówimy na stałe, obniżyć te ceny biletów. A więc to tak naprawdę jest przede wszystkim... A do zarządu PKP pani minister będzie apelować, bo to też PKP podniosła ceny biletów. Relacja Warszawa-Kraków ze 150 normalny do 175, ja dobrze ostatnio pamiętam.
Nie kojarzę, żeby wzrosły ceny biletów, ale skoro pan redaktor tak mówi, to ja pewnie tak. Ja mogę jest. Paragony, pani minister, potem wyślę SMS-em, wzrosły o 25 zł połączenie relacji Warszawa-Kraków. A samochodem... Ale może inne, panie redaktorze, a teraz koszty podróży samochodem może... staniały, bo benzyna z 5,80 spadła na 5,22 groszy. No i tu jedną stroną gaz, rozwijamy transport zbiorowy, a z drugiej strony hamulec cenowy. Bardziej opłaca się jeździć samochodem, czy bardziej w tej relacji. Ale oczywiście. Myślę, że te działania rządu to my skutecznie widzimy, prawda? Nawet w cenach energii elektrycznej. Ja sama w domu doświadczyłam i też mogę pokazać swój rachunek za energię elektryczną, że w miesiącu grudniu miałam o 500 zł, przepraszam, o 50 zł więcej niż w miesiącu styczniu. Więc wygląda na to, że tak jak właśnie i pięknie jest rozpisane na tej fakturze właśnie, ile to kosztuje właśnie ceny związane z kształtowaniem cen przez Unię Europejską, pięknie rozpisane, rachunek niższy, czyli kiedyś działamy się tak, aby do Polakom pani minister zapisze na kurs zrozumienia rachunków za prąd, bo ja jestem w tej rzeszy Polaków, którzy za grosz nie rozumieją, co tam jest napisane i coś jeszcze go wylicza i to jednak jest czarna magia. Ale jest szczegółowy opis. Tak przyglądałam się, jest bardzo szczegółowy opis, a więc on pokazuje, że i fakt jest taki, że faktura jest niższa. Co z czego wynika? To na koniec jeszcze raz zróbmy rekapitulację tej informacji, która jest istotna. Dwóch informacji istotnych. Po pierwsze, rodzina 500+, od 1 lutego można składać wnioski. Procedura rozumiem się nie zmieniła, czy coś jest nowego, jak to wygląda? Zmieniło się co do zasady, że wnioski składamy tylko drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez empatię Ministerstwa Rodziny i bankowość elektroniczną. Co do zasady, jeżeli chodzi o kryteria, nie zmieniło się, a więc świadczenie jest powszechne, nie ma kryterium dochodowego. Rodzice składają wnioski na dzieci do 18 roku życia. Pani minister ma pewność, że każda rodzina ma dostęp do internetu. Ja wiem, to może z perspektywy Poznania czy Warszawy brzmieć zabawnie, żartobliwie, ale Polska potrafi zaskoczyć gdzie nie gdzie na prowincji. Dlatego też tutaj Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma nawiązane porozumienia z Pocztą Polską, z Kasą Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, aby osoby, które mają problem ze złożeniem wniosku w swoim domu, mogły pójść i w tej instytucji złożyć wniosek. Tam są na sali obsługi klienta wyznaczone osoby do wsparcia. Jeżeli realizowaliśmy program Dobry Start, również pamiętamy tylko drogą elektroniczną, około 2% osób skorzystało z tej możliwości. To na terenie całej Polski jest ponad 7 tysięcy punktów, a więc ta dostępność do obywatela tutaj też zabezpieczyliśmy, żeby osoby, które ewentualnie są wykluczone cyfrowo, mogły skorzystać też ze złożenia wniosków i aby każdy ten wniosek złożył. I widzimy, że zarówno program Dobry Start, jak i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, wnioski składane od początku roku, płynnie składanie wniosków przebiega i 500, która w ten sposób będzie realizowana, też przede wszystkim daje to skuteczne, szybkie wsparcie dla rodzin, inwestycje w rodzinę. 500+ to już program znany i opanowany, no ale Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dopiero raczkuje. Informacji może jest niedużo. Kto powinien się zainteresować? Kto powinien szukać szczegółowych informacji na stronach rządowych? Dla kogo to jest informacja? Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Co do zasady, kolejne wsparcie dla rodzin w opiece nad dziećmi do 3 roku życia. Rodzice, którzy mają drugie, kolejne dziecko w okresie od ukończonego od 13 miesiąca życia do 36, czyli to wsparcie, tak jak mówię, opieki nad dziećmi do lat 3, mogą złożyć wniosek drogą elektroniczną przez te wszystkie kanały, które dzisiaj tutaj już u pana redaktora wymieniałam. Na cały okres dwuletni jest to 12 tysięcy złotych. Rodzic wnioskuje, czy świadczenie chce pobierać przez rok po 1000 zł, czy przez 2 lata po 500 zł. 90% wniosków, które są składane, rodzice wybierają tą opcję po 1000 zł przez rok. Przypomnę, że można raz w ciągu okresu świadczeniowego swoją decyzję zmienić. Do tej pory jest złożonych tych wniosków ponad 430 tysięcy, a takie jak szacunki nasze pokazują, w tym roku, w roku 2022, wniosków będzie około 615 tysięcy. Czyli przez jeden miesiąc styczeń widzimy, jak bardzo sprawnie rodzice składają wniosek. Co do zasady, kolejne wsparcie tutaj realizując... Kiedy zamyka się klamra? Czy jeżeli ktoś na przykład
czyjaś córka ma trzecie urodziny w kwietniu, to jak rozumiem, to jest dla niego ten deadline, powiedzmy 2 kwietnia. Do 2 kwietnia musi złożyć, bo jak złożyć 3, to już wtedy jego dziecko wyrośnie z tego świadczenia. To już dziecko wyrośnie, ale te osoby składały wnioski w miesiącu styczniu, aby przede wszystkim z chwilą złożenia wniosków nabyć uprawnienia do świadczenia, więc takie osoby, które są już na styku wyjścia z uprawnienia do świadczenia, wnioski składały w styczniu i dlatego też to obciążenie miesiąca stycznia złożonych tych 430 tysięcy wniosków pokazuje, że właśnie do rodziców dotarła informacja, wnioski są złożone, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych niebawem, bo ma 2 miesiące od złożenia wniosku na wypłatę świadczenia na konto, będzie ruszał z wypłatami świadczeń. Powiedziała Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Pani minister, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie, dobrego dnia życzę i zdrowia. Do usłyszenia, również życzymy zdrowia i do zobaczenia. A przed nami w poranku Telewizji Republika jeszcze jeden przystanek Gospodarka.